Także witam Was, widzowie, w drugim odcineczku już Chłopa spod lasia. Dzisiaj będziemy kosić tą kończynę, która tutaj jest. I oczywiście ją przytrząsać sorry za te lagi, ale wiecie, widzowie, taki kurde, nie wiem, laptop to jest gówno. Powiem tyle, chcecie kupić laptopa, nie kupujcie laptopa. Niestety, czasami potrafię mieć 60 FPS-ów. A czasami potrafię mieć, a teraz na przykład mam, nie wiem, po 10, po 20, po 30, a tak jak mówię, naprawdę czasami potrafię mieć 60, więc nie wiem, od czego to zależy. Jeśli macie jakoś mi to za radę, no to pomóżcie, bo bym chciał naprawdę trochę pograć się na trochę większych FPS-ach, żeby to nam... Bo czasami naprawdę jest tak, że mam 60 FPS-ów, a czasami... A jest tak po prostu czasami, że mam 60 FPS-ów, zaraz laptop tak jakby zaczyna głośniej chodzić i spada mi tam FPS-y do na przykład 30, 20, coś takiego. Nie wiem co to jest, jakby jeśli wiecie o co chodzi, to możecie pomóc, możecie napisać w komentarzach, bo ja nie wiem o co chodzi. Czy coś jest, czy jakiś podzespół trzeba wymienić w laptopie, czy nie trzeba. Czy to trzeba zrobić tędy, żebyśmy przyjechali. Nie chcę tej koniczyny gnieść, bo ona możliwe, że nie wyrośnie. Później jakbym przejechał tędy jakoś, może drzwi zamknę. Dobra, zamknijmy te drzwi może. Byśmy kosiarkę rozłożyli. Tutaj żeby tylko żadnych kamieni było. Naprawdę, to mówię wam. Jest tak, że mam 60 FPS-ów, zaraz laptop tak zaczyna głośniej chodzić po prostu i spada do tam. Dobra, będziemy jeszcze na piątce. I spada tam, FPS-y spadają do tam 30, 20, 30 do 10 nawet czasami. I cholera, którym przywaliłem tego w drzewo, Boże. Tędy będziemy jeździć jakoś tak się kurde nie da, nie chcę wygnieść po prostu tego. Nie wiem czy tutaj w ogóle przejadę. Dobra, jakimś cudem przejechałem. Czy tu przejadę to nie wiem. Ale będziemy musieli tak troszeczkę i tak troszeczkę tego wygnieść. No i sobie oporowo jedziemy. O panie. Tak jak mówię, nie wiem, jeśli macie na to jakąś zaradę, no to napiszcie mi w komentarz, czy jedzie, czy nie jedzie, bo nie wiem. Dobra, to zbijmy na czwórkę, jak to i tak nie jedzie tak szybko. To nawet trójkę można było wrzucić, ale to tam lepiej czwórkę mieć. Lepiej czwórkę wrzucić. Tutaj. Jutro wam wrzucę ten odcinek, to tam przed automatami, czy po automatach sobie obejrzycie. Bo wiadomo, jutro trzeba na automaty iść. Bo bez automatów dzień stracony, powiem szczerze, więc jak nie pójdziecie na automaty, to bym... No to kurde, dzień stracony. Więc jutro tam zależy, o której idziecie, na której porze idziecie na automaty, bo jak idziecie przed po 15, więc sobie obejrzycie odcinek. Odcinek albo 14, albo 15 wleci. A jak sobie idziecie na przykład 15, albo chyba 14, więc... Więc jak idziecie o 15, to sobie obejrzycie odcinek przed automatami. Jak idziecie na przykład o 13, no to sobie nie obejrzycie odcinka przed automatami, bo odcinek, jak mówię, chyba 14 sobie wleci. Tam się akurat sobie, no da, tutaj już możemy sobie te drzwi otworzyć, żeby, nie chciałem po prostu, żeby tam zahaczył o szopę, więc dlatego je zamknąłem, teraz już tutaj je otworzę. I możliwe, że będzie chwila przerwy w nagrywaniu, ale nie jestem pewien tego do końca. Więc tutaj nagrywam, ale mogę mieć zaraz chwilę przerwy w nagrywaniu, jakby coś. Tutaj sobie trzeci pokój lecimy. Widzicie, jak to laguje. Światło może wyłączę, bo to światło może też coś dobierać trochę FPS-ów, nawet jeden, chociaż dwa w górę i będzie lepiej. Ja nie wiem, ja naprawdę chyba za rok, w sensie w sumie już nie za rok, nie że w czerwcu, nie że w lipcu tego roku, tylko tak w lutym, może marcu wymienię sobie na kompa. Lutym, no coś takiego, lutym, marzec, a może wcześniej, jak dogram tam na automatach. Może i wcześniej wymienię na jakiegoś kompa. Takiego kurde lepszego. Zmienię sobie tamto.
To naprawdę, ja słyszałem, że komputer ma lepszą wydajność w ogóle niż te laptopy całe. Więc jak macie laptopa, no to naprawdę polecam zmienić na komputer. No chyba, że nie możecie. Może jak ja się dorobię w tych automatach, to ten to też sobie kupię. Ale nie wiem. Nie wiem, bo ja tam kurde. Czy nie grałem w tych automatach, nawet nie wiem, czy te automaty nie są od 18 lat, a ja 18 nie mam. Znaczy, no. Kurde, nie wiem, po co się przyznałem teraz, jak będę grał na automatach, to będą widzieli, że gram nielegalnie. Nie wiem, dobra, żartuję, mam. Dobra, może nie rozwijam, nie, może nie będę rozwijał tematu automatów. O, i tutaj jest lepiej z FPS-ami, jak się jedzie w tą stronę. Po prostu jak się patrzy na Gospę, to trochę sobie FPS-y spadają. Tutaj się patrzy na ten domek taki. Statyczny, no to ten, no to jest więcej FPS-ów, a teraz patrzy, o, znowu widać to trochę, że laguje, jak tutaj patrzy się na ten, no, na gospodarstwo. Więc jak w tą stronę teraz jedziemy, to będzie słabo, ale jak będziemy w drugą jeździć, to będzie git. Oczywiście zaraz jakiegoś screena sobie wykonamy, coś takiego, tutaj może, że 60 kosi oporowo. No, proszę bardzo, tutaj sobie, tam sobie później wytnę w montażu tą stopklatkę i jeszcze dzisiaj chyba sobie tam poprzetrząsamy od razu tą kończynę, tam żeby było już następny odcinek i od razu tego Bambra, co wam mówiłem, to zamówię tam tego gościa z naszej wsi, ale to ja go zamówię od razu, jak sobie pozgrabiamy. Czyli w następnym odcinku pewnie będziemy skrawać tutaj tą kończynę. No to ja go tam zamówię, żeby on sobie tam tutaj nam, no wiecie, pobelował od razu i tą kończynę, i tą słomę z pszenicy. Żeby nie jeździł na dwa razy, bo po co to go wołać na dwa razy? Dzwonić tam do niego, żeby przyjechał raz na słomę, drugi raz tutaj na tą kończynę, żeby to sprawdzało, no to kurde, lepiej zadzwonić do niego. I niech przyjedzie od razu to i to zrobi naraz, tak? No bo to jest kurde strata czasu, żebym dwa razy do niego dzwonił. No a czas trzeba oszczędzać, powiem Państwu. Nie wiem, czemu mówię znowu, powiem Państwu. Nie, w tamtym odcinku nie wiem, proszę Państwa. Widzowie, krótka przerwa. Dobra, widzowie, jestem już. Możliwe, że będzie jeszcze jedna przerwa w odcinku, ale to tam nie wiem. Ale już jestem, to takie chwilowe cięcie, tak zwane, można powiedzieć. Taka chwila, moment. W ogóle kiedyś, jak byłem tam, kurde, w trzeciej klasie podstawówki, bo teraz już podstawówkę skończyłem. To w trzeciej, no, na informatyce była taka pani. Ona tam, kurde, my na wsi tam chodziliśmy do szkoły, co nie? Znaczy, dalej mieszkam na wsi. Chodziliśmy tam obok wiosce, szkoła jest, no to ja tam chodzę normalnie. Chodziłem w sumie, a nie chodzę. Przepraszam bardzo, chodziłem. No i kurde, w trzeciej klasie mieliśmy taką panią na informatyce, już tak mówię, chwila, moment. Ona tam kurde już 50 parę lat miała. Wyłączy tą kosiarkę, złożę. Tam już jej mało brakowało do tego, do emerytury. Około coś 5 lat, coś takiego, tak mi się wydaje. Prawie odłączyłem kosiarkę, no ale dobra. Około tam, no 5 lat może jej do emerytury brakowało, może mniej, nie wiem. I normalnie, jak tak mówię, chwila, moment, to ona ten. Ona zawsze ten. Jak zawsze ktoś tam, kurde, siedzi w sześciu osób w klasie, tam. Ona była przy tu jednej osoby. I ten. I ja na przykład coś chciałem, co nie? Czyli jakby drija z tą drugą osobą. Ona była tam u jakiejś jednej osoby. I zawsze ten, pytałem się, czy na przykład coś tam się jej chciałem spytać, co nie? Jak to się robi, coś takiego, bo tam wiadomo, szkoła się uczy, co nie? Jeszcze się nie wie. Większości rzeczy. No ale mnie też trochę rzeczy nauczył internet. Nie tylko szkoła. Bo w szkole też czasami grają takie rzeczy. Powiem Państwu szczerze, mnie to tam kurde też kilku rzeczy fajnych nauczył internet. No ale dobra, już nie zmieniając tematu, to kurde. No i ona przed ten mówiła, jak się chciałem jej coś zapytać, a ona była u innej osoby. Ona zawsze mówiła, chwila, moment. I tak mnie to cały czas śmieszyło. Normalnie, ale na szczęście w czwartej klasie pani się zmieniła.
na taką normalniejszą, tylko fajną. No kurde, może troszeczkę, może z 5 lat młodsza ta pani była. Pozdrawiam, jeśli pani ogląda tą z informatyki w czwartej klasie, ale raczej nie. No ale nie wiem, pozdrawiam. Może pogłosi się rymyśli, kim ja jestem. Ale raczej Farminga by nie oglądała, bo ona starej daty. Nawet nie wiem, czy ona może YouTube ogląda. No nie wiem, dobra, ale pozdrawiam panią z czwartej klasy z informatyki. Proszę państwa, teraz co trzeba zrobić? Teraz trzeba na przetrząsanie, czyli trzeba tam zmienić. No, na szczęście w czwartej klasie się pani zmienia, już nie mówiła, chwila, moment. O panie. Ej, a to ten? To będzie działać? Czy to... To chyba trzeba ten. Trzeba tu odłączyć. Kurde, macie. Trzeba chyba. Nie, no do przodu idź. Kurde, do tyłu idź. Sorry, do tyłu idź. To trzeba chyba odłączyć i ten. I z drugiej strony chyba przyczepić. Tak mi się wydaje. Trzeba to ten. Będziemy teraz to przetrząsać oporowo. Bo to kurde, tutaj jakieś tam może jedna, dwie belki wyjdą z tego. Z tego, kurde, tego pola. To taka mała łąka. Taka mała kończynka łąka. Łąka. Pierdziele, gdzie tu ten, gdzie to podłączyć? Tu się podłączy, proszę pani. Nie, nie, bo jednak się podłączy, ale nie no. Jak się przetrząsało, to tak, teraz będzie działać. Tylko jeszcze trzeba ten, o ten wałek, ten nie tutaj, tym kołkiem. W ogóle u mojej babci ten jest też taka sama skarbiarka, tylko że piątka, a nie siódemka. I tutaj jest normalnie kierownica od Audi. I ten, zawsze jak ten tato, ten coś tam robi, czy tam dziadek. Na łące, no to ty tam, to zamiast takim kółeczkiem kręcić, to normalnie kierownicą od Audi jakiejś takiej starej. Nie wiem, albo to jest kierownica od 80, albo od A6, C4, coś takiego, nie wiem. Nie wiem dokładnie, bym musiał zobaczyć, ale nawet albo od tej, albo od tej. Albo od A6, C4, albo A6, C4, albo od tej, albo od 80, B4. Coś takiego, nie wiem dokładnie, bym tam musiał zobaczyć, bym tam musiał zobaczyć. Aha, dobra, nie ma, wbijmy tą piątkę, bo proszę bardzo, znowu Żyd. I normalnie, nie ma tego kółka, tylko jest kierownica od Audi. No i klik. Można, w sumie z tą przetrząsarką, to my 28 godzin jedziemy, chociaż mimo, że tam jak... Dobra. Dobra, widzę, już jestem. Jeszcze mówiłem, że będzie drugie cięcie, więc jest drugie cięcie. No i co, oporowo 28 na godzinę jest tu przytrzęsany. Tutaj taką oporowo. Nie wiem, o czym wam już gadałem. Nie pamiętam w sumie o czym, ale może tę miniaturkę w sumie zrobimy jeszcze drugą, żeby tak było do wyboru. Teraz może z przodu? Z przodu zróbmy. 13 minut odcinka, kurde. 13 minut trwają te żniwa, już tu dwie prace zrobiłem. No taką sobie nureczkę weźmiemy, proszę państwa. Sobie wytnę. W takim czy zrobię jako jedną klatkę, której coś jeszcze zostało. Proszę bardzo, tutaj taka oprawa, tutaj, jeszcze ten. Tu jeszcze trochę zostało. Z 2-3 przejazdy. Ja co w ogóle na GoPro nagrywam dzisiaj chyba trochę zimniej. Powiem szczerze wam państwu. Powiem szczerze, w realu zimniej trochę dzisiaj. Bo jest tylko 37 stopni, a wczoraj było 41, 42, coś takiego. Ale wczoraj było cieplej, powiem szczerze. Dobra, tu teraz tak, trzeba wyjść. Trzeba ten do góry wziąć. Tutaj już się trochę zużyło i kolor tam nie ma. Już nie nabieram, jak widzicie. Teraz ten wsiądźmy. Odczepmy ten dyszel. O Boże, nie to, czekaj to. O, tu, chodziło mi o to, żeby dyszel odczepić. A, i jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. No, o, teraz możemy odczepić. Jeszcze jedna rzecz, trzeba było tam przesunąć. Taki mały wicheńszterek, czy jak to tam nazwać, nie wiem co. W następnym odcinku chyba przyjedzie do nas Rolas ze wsi ten. Okej, co tu mówię? V.
dobra. Dobra, nieważne. Przejdzie los tutaj. Na pewno będzie wygrabianie. I chyba. Może trzy akcje nawet zrobimy, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, chcecie w następnym odcinku zgrabianie i belowanie. Oczywiście sąsiad będzie nam belował. Czy chcecie w następnym odcinku zgrabianie, belowanie i jeszcze złożenie belu. Nie wiem, jak chcecie, to napiszcie. Chcecie dwie czy trzy akcje. My to nie zrobi żadnej różnicy, bo ten, no. Wiecie, zbieranie bel to jest 5 minut i to ile kurde będzie, mało bel wyjdzie. Oczywiście znowu nie to wszystko, o, co chciałem odpiąć, ale oczywiście odpiąłem tylko sam diszel. Znaczy, w sensie, no wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Odpiąłem diszel od przytrząsarki, a chciałem odpiąć diszel od trekole. Teraz staniemy tej 60 i będziemy kończyć się, no, pytałem, kurde, będziemy kończyć odcinek już. Kurde, wiecie, no. Dzisiaj, no nie wiem, wrzucę jeszcze, chyba dzisiaj jeszcze go wrzucę na YouTube'a. Bo jutro to tam nie wiadomo, co będzie się działo. Jutro trzeba na automaty pójść. Zamknij mi te drzwi, człowieku. Zgaś mi tego złoma. Dach nie był otwarty, dobra. Czy mogę wyjść? Mogę wyjść. Czy zamknę zamknę? Dobra. Także do następnego odcinka, który pojawi się pewnie w poniedziałek. Chyba w poniedziałek, nie wiem jeszcze. Może w poniedziałek, może nie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.